To u nas wygląda strasznie dziwnie, jeżeli chodzi o kupowanie czegoś, coś takiego. Normalnie masz cały sklepik, czy producenci wysyłają, nie wiem, 10 bitów, a to ty za tyle, to za tyle, to za tyle. No ja tam nie pokazuję za dużo emocji. To jest strasznie rzadkie u mnie. Ale myślę, że to też mi jakby tworzy taką swoją własną osobowość. I tak sobie oglądam tą Eurowizję i tak czekam na dobry utwór, żeby ktoś wleciał z takim dobrym numerem. Ktoś mi teraz powiedział, że o, Wiki, nie możesz tego zrobić, nie? Jak nie mogę? W sensie ja śpiewam. Każdy może mieć dobry beat, ale kto tego dobrze nagra muzykę i stworzy tekst. No właśnie, dokładnie o to mi chodzi, nie? To jest moje pierwsze, jedyne życie i trzeba go tak wykorzystać, żebym na końcu niczego nie żałowała. Cześć, dzień dobry, witam, ja jestem Szymon Adam, a to jest ZX Akademia Podcast. Przypominam, że ZX Akademia to również portal edukacyjny. Link w opisie tego materiału. Dzisiaj rozmawiam z Wiki Gabor. Cześć. Siemka, cześć. Jesteśmy już prawie miesiąc po premierze twojej płyty Terminal 3, którą tutaj mogę pokazać. Mam nadzieję, że się w lampie światło nie odbija i że zobaczycie. Jest to twoja już trzecia płyta. Czy ta trójka w terminalu oznacza tą numerację i następna płyta to będzie Terminal 4? Czy ja wiem, czy będzie Terminal 4? W sensie czwarta płyta na pewno będzie, ale nie będzie się pewnie tak nazywać. Myślę, że Terminal 3... Bo jest to tak, oczywiście jest to trzecia płyta, też myślę, że otworzyłam taki nowy rozdział w swoim życiu i zamknęłam pewien rozdział, który tam miałam. I ta płyta była dla mnie mega ważna, bo myślę, że muzycznie strasznie jakby, nie wiem, myślę, że urosłam, jeśli chodzi o muzykę i tak bardziej... jestem teraz doświadczona i po prostu ta płyta była dla mnie ważna, bo pisałam większość utworów, współpisałam większość utworów, więc mam taki sentyment do tej płyty. No i też przy pisaniu tej płyty nikomu o tym nie mówiłam i zamknęłam się praktycznie tylko w studio i odcięłam się praktycznie od wszystkiego, dlatego ta płyta jest dla mnie ważna, bo ją pisałam w spokoju i najfajniej mi się ją po prostu pisało. W takim swoim terminalu, czy jakimś prywatnym, rozumiem, sobie ją stworzyłaś, napisałaś. Tak, tak. Ale nie, no. jest to dla mnie no, bardzo niesamowite, bo ta płyta miała premierę pod koniec czerwca 2024. Z kolei myślę, że to nie jest jakaś wielka informacja, że urodziny masz w lipcu i to były 17 urodziny. I to jest twoja trzecia płyta przed 17 urodzinami. Ostatnio w popkulturze światowej jest dosyć modna postać Lamina Yamala, który skończył właśnie 17 lat i chyba 2 dni czy 3 dni później wygrał Mistrzostwo Europy w piłce nożnej. I tak jak dotarło do mnie, jak dużo już zrobiłaś w tym wieku, jest to absolutnie, absolutnie imponujące. I no nie będziemy udawać, że jakby się pewne rzeczy gdzieś tam nie dzieją. Ja śledzę internet i widzę często, wiesz, twoje wypowiedzi i przede wszystkim te reakcje takie na nie. I kompletnie jakby tego nie rozumiem, bo ja bym chciał wydać 3 płyty przed 17 urodzinami i jest to duża zazdrość, taka pozytywna, wiesz, taki podziw wręcz, że coś takiego można zrobić, bo pamiętam, jak były strajki kobiet w 2020 roku i były te wszystkie takie te ruchy i twoja piosenka Skyo była też jakimś hymnem takiego, tego ruchu, Nie będziesz szła sama. Piosenka się nazywała Ramię w ramię, z tego co pamiętam. Tak, Ramię w ramię, no. No i to ma w tej chwili chyba na YouTubie 60 milionów wyświetleń. Jakie to jest uczucie przed w ogóle, nie wiem, ukończeniem szkoły, przed w ogóle wejściem w takie, wiesz, dorosłe życie, ukończenie pełnoletności, mieć po prostu cross featuring z jakąś ikoną polskiej muzyki? I czy to cię nie przytłacza teraz? Jaki jest twój jaki feeling? Nie, wręcz przeciwnie. Jest to bardzo fajne, fajne uczucie. W ogóle stworzenie piosenki z Kają jest dla mnie, jakby do tej pory jestem w szoku, że to się stało. To, że dziewczyna to używała tego jako hymn, też mnie strasznie... Nie wiem, no było to fajny moment. Myślę, że dla Kai i dla mnie i do tej pory jest to fajne, bo widać, że ta piosenka serio zadziałała tak, jak chcieliśmy, żeby zadziałała. To właśnie jest o tym, że dziewczyny powinny się wspierać ramię w ramię. No i fajnie, że dziewczyny też tak dosłownie tego dobrały, nie? Jakby używałem tej piosenki właśnie, żeby okazać też swoje emocje i żeby się wspierać. Więc jest to naprawdę super uczucie. A czy to mnie przytłacza? Czy ja wiem? W sensie są pewne dni, gdzie na przykład, nie wiem, masz już tylko... Może nie dosyć, ale chcesz po prostu sobie odpocząć.
Ale myślę, że każdy, jaka to nie byłaby branża, czy praca, czy co by to nie było, myślę, że każdy ma takie swoje dni. Ja też podkreślam to, że jestem tylko człowiekiem i to, jakie, wiesz, ja mam czasami, jakie emocje mam, czy jak ja się czuję, to jest po prostu normalne i też sobie te, wiesz, parę dni na to, żeby sobie trochę ochłonąć, jak już mam, wiesz, za dużo na głowie, bo jest tego naprawdę dużo. Nie ukrywam, że pracuję naprawdę, w sensie jest dużo pracy, nie? Jakby to nie jest tak, że tylko wychodzę na scenę, śpiewam, nagrywam piosenki w studiu, tylko tam jest, wiesz, jakby cały proces wszystkiego, nie? I tam jest, nawet jeżeli chodzi o koncerty, parę dni prób, to jest też męczące. Może to tak nie brzmi, ale myślę, że niejedna osoba, nie wiem, no by się tak czuła czasami, nie? No ja czasami widzę gdzieś w telewizji, na jakichś różnych występach, które są transmitowane, zauważam jakby twoją postać i twoje występy, bo no, nie ukrywam, że mnie to bardzo ciekawi. Moja żona jest w ogóle wielką fanką tej, szczególnie tej piosenki z Kają. I tak zawsze to gdzieś rejestrujemy i zawsze staramy się zauważyć, co robisz, bo i cieszę się, że to powiedziałeś, że masz, wiesz, kilka dni prób do występu, bo to nie jest oczywiste, wiesz, na polskim rynku. Nie, jakby właśnie ludzie myślą, że to okej, dawaj DJ-a, mikrofon i po prostu skaczemy, śpiewamy, bo wszyscy, nie wiem, znają teksty i tak dalej. Natomiast ja widzę w twojej takiej prezencji scenicznej jednak pomysł, albo przynajmniej ten kierunek, w którym chcesz iść i bardzo cię proszę, nie poddawaj się, bo jest to potrzebne na polskim rynku, żeby młode dziewczyny ze świetnym materiałem i fantastycznym głosem, żeby robiły takie show. I myślę, że dzisiaj odbiór niektórych rzeczy może być taki, natomiast ja głęboko wierzę, że za parę lat możesz po prostu być tym takim fajnym przykładem, no nie? Że ty już teraz masz taki benchmark, po prostu 3 płyty, taki hit w postaci tej piosenki z Kają i chciałbym zobaczyć cię za, nie wiem, 5, 6, 7 lat na, wiesz, na jakiejś scenie z tancerzami, żeby wszystkim opadła kopara. Tego ci bardzo życzę i dziękuję. W sumie ten podcast jest po to, żebym ci mógł to powiedzieć. Ojej, komplementy, ja nie wiem w ogóle, jak się odbiera właśnie komplement, zawsze tak się wstydzę, ale dziękuję, jest mi ogromnie miło. Tak, no bo to jest warte zauważenia. No, w sensie, jeśli jesteś człowiekiem, który jest w tym wieku i ma taki dorobek muzyczny, to ja bym życzył sobie, żeby branża się zrzuciła na takie grupowe wsparcie, żebyśmy po prostu doceniali to i ten podcast i cały w ogóle projekt ZX Akademia jest właśnie po to, żeby pokazywać fajne przykłady. Więc tyle mojej tyrady pozytywnych komentarzy. Natomiast no, nie odpuszczę sobie, jak cię nie zapytam, jak to jest mieć na początku fit z Kają, a teraz mieć fit z Alberto, bo kontrast jest duży, nie? Jest duży, ale wiesz co, myślę, że w muzyce jest coś takiego, że co by to nie było, zawsze można się połączyć w jakiś sposób. I to jest dla mnie niesamowite. Właśnie tak jak mówisz, duży kontrast, ale muzycznie dało się to razem, wiesz, jakby skleić. Alberto też jest bardzo fajną osobą, w ogóle też prywatnie. Przed wywiadami, czy tam, miałam powiedzieć, koncertami. Jeszcze koncertu razem nie mieliśmy, mam nadzieję, że będzie. Przed wywiadami, czy tam, przed właśnie nagrywkami się tam widzimy, tam jakiś czas spędzamy razem i tam rozmawiamy sobie właśnie wszyscy w teamie. I jest taki strasznie w ogóle miły, taki. Ja też lubię, jak osoba na przykład znana, to był Alberto, czy coś takiego, oni są strasznie tacy down to earth, nie wiem, jak to się mówi po polsku, ale że jest taki, wiesz, taką normalną osobą po prostu. Tak, jakby spada ta kreacja taka, nie? Tak. I fajnie połączył. Właśnie w ogóle on pierwszy do mnie napisał właśnie o piosenkę i tak się strasznie cieszyłam, bo w ogóle chciałam zrobić fit z raperem, a ja takie, dobra, teraz z kim? Kto się zgodzi? Kto będzie chciał ze mną zrobić ten numer? No i Alberto był taki super, napisał coś tam, wysłał mi demówkę piosenki, miał takie, ojej, dobra ta piosenka. No ja w sensie taki letniaczek, myślę, że dobrze się może tam, że może się udać. No i nagraliśmy tą piosenkę oczywiście w studio u Alberto, tam gdzie on nagrywa. W ogóle też ja byłam w szoku, jak on pracował w studio. Typu, że on w ogóle serio leci na freestylu. Na przykład ja miałam tam jakiś problem z tekstem, coś mi się tam nie kleiło w piosence. Ja takie, a dobra, może zaśpiewać to tak, a może to tak zrób. Ja takie, okej, dobra, to te są pomysły. I widać, że naprawdę czuję tą muzę. I teraz poszedł w ogóle w innym kierunku trochę też muzycznie, bo troszkę śledzę. Ale myślę, że w ogóle ma straszny taki
ma taką charakterystyczną barwę głosu. Na przykład on do takich afrobeatów, czy coś takiego, on tak pasuje do tego, taki afrotrapik, kto tam siedzi mocno. Afrotrapik i ja się cieszę, że on poszedł w takim kierunku, bo to serio siedzi. Serio. No, znaczy, to może chwilę o Alberto. On ma ten hit na lato sprzed chyba roku czy dwóch. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa, chyba Plaża, czy coś takiego. Alberto miał taki... Wiem, o co ci chodzi, wiem, słucham tego. Był ten taki duży. I to jest w ogóle niesamowite, bo producentem tego bitu, tego podkładu jest taki, zdaje się, chyba niemiecki, czy tureckiego pochodzenia producent, który w ogóle sprzedaje te bity w internecie. I ja ten bit do tego największego hitu Alberto widziałem na jakimś takim marketplace, gdzie możesz sobie, wiesz, w internecie kupić podkład muzyczny. I tak sobie wtedy pomyślałem, że wow, jakby każdy mógł mieć ten beat, ten podkład, no nie, jakby tą melodię, która jest dosyć charakterystyczna, ale właśnie no, Alberto chyba ma tu taką czutkę, nie, że on po prostu z tym swoim głosem... Z tymi bitami jest różnie, czasami nawet właśnie możesz je tam kupić, czy tam nawet się wymienić piosenką a bitem. To jest, wiesz, to u nas wygląda strasznie dziwnie, jeżeli chodzi o kupowanie czegoś, coś takiego. Normalnie masz cały sklepik, czy producenci wysyłają, nie wiem, 10 bitów, a to ty za tyle, a to za tyle, a to za tyle. Albo tworzysz sam, nie? Więc ja się dziwię w sumie, bo to jest normalne, nie? Ale można mieć, każdy może mieć dobry bit, ale kto tylko dobrze nagra muzykę i stworzy tekst. No właśnie, dokładnie o to mi chodzi, nie? I... Że możesz mieć najlepszego producenta i po prostu jak wejdziesz do studia i tak nie jesteś w stanie wykonać tej pracy nad samym sobą, albo tego talentu nie jesteś w stanie gdzieś wyciągnąć, to będzie ciężko. Natomiast miałem duży taki szok, ale on był na początku był takim zdziwieniem, jak zobaczyłem wasze zdjęcie, mówię tak... Czy on nie jest gangsterem? Poczekaj, czy on nie jest gangsterem? W sensie ma taki wizerunek w swoich piosenkach, ale później jak sobie o tym pomyślałem, to ten szok zamienił się w taką ciekawość, że właśnie, no dlaczego nie? No, że jakby, jeśli muzyka się zgadza, jak wiesz, jak to buja, no to... Gangster. Nie, myślę, że to jest po prostu dobry człowiek i dobry artysta, nie? Dobry raper. No. Ten gangster. Myślę, że każdy z nas jest takim gangsterem. Ty też jesteś gangsterem. Ja myślę, że jestem bardzo gangsterem. O, no. Proszę. Ale ty masz to, masz ten tag life taki, wiesz, taki... Wiesz co? Widać, że czujesz ja to. Ja wiem, ja jestem, myślę, że strasznie wyluzowana i to dlatego, bo ja w ogóle jestem strasznie stonowaną osobą, nie? Jakby na scenie też na przykład czasami jak się śmierć, coś tam od razu, o, Vicky Gabor wyszła na scenę smutna. Nie, ja po prostu taka jestem. Ja się śmieję, ja mam szczęście w środku, tutaj wewnętrznie. No ja tam nie pokazuję za dużo emocji. To jest strasznie rzadkie u mnie. Ale myślę, że to też mi jakby tworzy taką swoją własną osobowość, nie? Jakby taka się wyróżniam trochę. No właśnie, bo tak teraz patrzę na ciebie i widzę, że masz to w środku. Jest ten chochlik taki, ale jednocześnie masz totalny poker face. Myślę, że to... O no, dobrze. Myślę, że dobrze tym grasz. Mieć poker face. Myślę, że w tej branży przede wszystkim trzeba mieć taką, wiesz, taką postawę silną, nie? No. A poszłabyś dzisiaj jeszcze raz do tej Eurowizji, czy nie? Dzisiaj bym poszła, ale do juniora. Do juniora albo jeszcze do dorosłej. Raz? No. Jeszcze raz bym nie poszła. Nie. Myślę, że to jest fajna przygoda, ale taka jednorazowa, powiedzmy. Do dorosłej bym mogła się zastanowić, bo to jest fajny, powiedzmy, konkurs, tylko że teraz myślę, że opinia tego konkursu trochę zaciała na dół i tak czekam, żeby było trochę lepiej na tej Eurowizji. No. Więc w sensie nie, że może zleciała na dół, ale myślę, że porównując te piosenki, które były parę lat temu, a teraz... No, Måneskin, tak. Myślę, że level Eurowizji trochę zleciał na dół, nie? I tak sobie oglądam tę Eurowizję i tak czekam na dobry utwór, żeby ktoś wleciał z takim dobrym numerem, nie? Ja jestem wielkim fanem Eurowizji, w sensie, tak, może nie fanem, ale takim obserwującym, że za każdym co roku oglądam. I właśnie był ten 2021 rok, jak był Damiano Dawid, Måneskin, i jak oni weszli, zaczęli grać, to mówię, okej, jakby to się tu zaczyna. W sensie to jest zespół, który się tutaj zaczął i który pójdzie dalej, i to było tak czuć. I wydaje mi się, że to jest dokładnie kwestia tego, że
idziesz na ten konkurs i masz po prostu gigantyczną ekspozycję marketingową. W sensie Eurowizja to jest jedno z najbardziej, najlepiej oglądanych show na świecie. Tak. Jakby Super Bowl, który ma, wiesz, oprawę muzyczną, Rihanna tam w ciąży lata pod sufitem i w ogóle, wiesz, jest lata. Dr. Dre z Eminemem i tak dalej. I jakby nie ma takiej oglądalności jak Eurowizja. Jest to po prostu świetna ekspozycja marketingowa. Mówię oczywiście o tej głównej Eurowizji. Mhm. Jest to świetna ekspozycja marketingowa i... No właśnie, tam trzeba mieć trochę ten poker face i jakby zrobić to, co się chce zrobić i trochę nie kalkulować, no nie? Bo jak ludzie zaczynają kalkulować, to później wychodzi właśnie ten cyrk. No, wiesz, jak ktoś ma już... Nie wiem, to trzeba właśnie tak, jak ten Maneskin trochę mówisz. Oni wyszli, wiesz, oni... Ja tam śledziłam ich trochę, bo byłam ciekawa, jak oni występowali, jak byli młodsi, w sensie młodsi typu, że wiesz... No tacy mniej znani, nie? Oni byli w X Factorze też, tak, też talent show. Ale wiesz, że to jest jakby, to była taka sama muza, nie? I tak, jakby tak. Oni przez te lata jakby tworzą to, co, jakby tworzyli to, co kochali praktycznie. I na tej Eurowizji pokazali siebie, nie? I to nie było takie, że ktoś im wykreował te stroje, no ja nie wiem, jak to nazwać. No, stylizacje. Stylizacje, tak? No były to one trochę dziwne, nie? Nie wiem, kto im... Jakby nikt im nie wymyślał tego, bo oni po prostu to czuli. Ale jeżeli albo nawet osoba, ktoś im wymyślił, ale z, wiesz, wiesz, ale razem z nimi. To był ich pomysł, no, nie? Właśnie, właśnie. Bo to było widać. Ja też widziałam, jak oni się ubierali właśnie wcześniej i to jest ten sam, jakby to jest ten sam styl. Ale jeżeli ktoś ci jakby kreuje wizerunek i ktoś ci, wiesz, napisze piosenkę, ktoś ci będzie mówił, to co ty masz robić na scenie, no to nie wygrasz z tym, jakby to nie ma szans. Bo to jest za sztuczne. Mhm. I to widać. Szpaku kiedyś napisał taki wers, że wasi idole to więźniowie wykreowanych wizerunków. I myślę, że to jest trochę Eurowizja. W sensie, że jeśli jesteś takim więźniem, bo ktoś ci policzył, że to może zadziałać, to z reguły nie działa. To może być to, masz rację i serio, to jest tak czasami, ale myślę, że trzeba, kurde, mieć jakby ten silny charakter i tym bardziej się właśnie, wiesz, postawić, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mi teraz powiedział, że o, Wiki, nie możesz tego zrobić, nie? Jak nie mogę? Właśnie, w sensie właśnie. Ja śpiewam. Właśnie, tak. Byku, no, ja mam, wiesz, 17 lat, Byku, i zrobiłam trzecią płytę, nie? Dlatego jakby, mówię, o czym nie. Ty do mnie mówisz? Myślę, że w ogóle jak ktoś chce na Eurowizję, to trzeba mieć charakter, żeby nie i powiedzieć. W tym roku wygrał Nemo. No i to było story, nie? Że on jakby pojechał autostopem na tą Eurowizję. Tam była cała historyka opowiada. Ja jestem ciekawa, czy to jest serio, czy to jest już taka... Znaczy, z tego, co ja widziałem w social mediach, to no, on był w tych miejscach. Nie wiem, no czy miał, wiesz, nie wiem, czy miał busa z tyłu właśnie, i siadał do busa. No nie wiadomo. Natomiast ta historia była opowiedziana dosyć dobrze i tak się od dłuższego czasu zastanawiałem, bo no, ja nie będę, wiesz, tutaj cię teraz czarować, że jestem wielkim fanem i słuchaczem i że mam na playliście twoją muzykę. Nie, spoko. Bo tak nie jest. Natomiast, tak jak mówię, zawsze gdzieś wzbudzasz we mnie te emocje i jak widzę, że jesteś, to zawsze okej, dobra, to poczekaj. Tą kawkę to zaraz dopijemy, teraz pooglądajmy. I się zastanawiam, czy to nie jest po prostu dobry benchmark, że wygrałaś to, wiesz, junior i na przykład mając już jakiś dorobek, jakąś większą też świadomość po, nie wiem, trzeciej, czwartej, piątej płycie, żeby tam uderzyć. Bo o ile Eurowizja Junior jest taką dobrą przepustką do kariery w danym kraju swoim, w którym chcesz działać, to ta Eurowizja Główna może być taką przepustką do, wiesz, kilku milionów słuchaczy na Spotify'u na przykład miesięcznie. Jest to dobre, jakby, nie wiem, no, jest to fajna rzecz, tak jak mówisz, może ona mi pomóc jakby muzycznie. I tak myślę o tym, w sensie to nie jest tak, że ja wykluczam jakby Eurowizję, że nie pojadę. Bo z drugiej strony, wiesz, to może mi pomóc zaistnieć też jakby w innych krajach, nie? I nawet nie wygrywając tego konkursu może zaistnieć. To jest fajne, nie? Jakby sama idea konkursu, że wiesz, jakby dużo ludzi to ogląda, jakby z całego praktycznie świata. No i komu się spodoba, to się spodoba. Tylko przy Eurowizji jest tak, że musisz być, jakby moim zdaniem, trzeba być jakby przygotowanym na 100%, nie? Jakbym miała za rok pojechać, to muszę ten cały rok pracować, na to, ćwiczyć. Typu też wokalnie, kondycyjnie, bo jeżeli... Ja miałam stres przy Eurowizji Junior i to był ogromny stres, w sensie serio, ja wiem, co ja czułam, nie jestem w stanie tego opisać, to będzie jeszcze gorzej przy dorosłej, bo tam jest jakby, moim zdaniem jest jakby inny trochę też level psychiki mentalnej, nie? Jakby tam jest 10 razy gorszy stres,
No i tam serio dochodzi jakaś rywalizacja, bo to są, wiesz, jakby dorośli ludzie, którzy naprawdę, wiesz, chcą wygrać. A przy Eurowizji Junior było tak, że tam szukaliśmy przyjaźni, nie? Mhm. I wiem, że to będzie trochę tak dziwne. W sensie ja, jako ja, nie nastawiam się na żadną wygraną w żadnym konkursie, tak nie było. No bo ty w juniorze byłaś, no miałaś, nie, 12 lat. 12, no. No w sensie wydaje mi się, że to się trochę nie wraca z takiej podróży takim samym. No nie? Że jedziesz tam, wygrywasz to i twoje życie już wygląda inaczej, że... Jest tak, ale jako, myślę, że jako 12-letni dzieciak, jakby to nadal jestem dzieciakiem, żeby nie było teraz, że dzieciak, jestem nadal dzieciakiem. W internecie się mówi młodzi dorośli. Młodzi dorośli, no, bo dzieciak. Jak na ciebie patrzę, to nie jesteś dzieciakiem. No, ale jak jest się po prostu 12-letnim, nie? Jakby 12-letnią osobą i jedzie się na taki konkurs, no to wiesz, jakby niektórzy mieli takie nastawienie, że o, muszę wygrać i tam było widać. Mhm. Ale to też myślę, że wina też rodziców, jak oni nastawiają to dziecko, nie? Mi zawsze rodzice mówili, że masz się bawić dobrze, to jest przygoda, to nie jest, wiesz, jakby żaden... Ja nawet nie brałam tego jako konkurs. Ja nie wiem, jak to nazwać, więc mówię konkurs, Eurowizja. Konkurs, ale no. Bardziej to brałam jako przygodę, jaką taką zabawę i w sumie chciałabym podobnie zrobić przy dorosłej. Wiesz, bo niektórzy się załamują, że nie wygrali. No właśnie, i to też powiedziałaś o tym, że niektórzy nie wygrywają i tak istnieją. Ja na przykład obserwuję od już, ojej, 2 lat, taką artystkę z Hiszpanii, Chanel Terero. Ona była druga, no wtedy wygrał Kalusz Orkiestra, bo... A no, wiem, taka, chyba wiem, o co ci chodzi, no ona jest super. Ona jest super. No ona jest bomba, serio. No i ona była chyba druga, czy trzecia, chyba druga. I było takie mocne oczekiwanie, że powinna wygrać, a no nie wygrała, bo była Ukraina i tam czasami, wiadomo, wkrada się polityka i Kalusz Orkiestra. Wkrada się, coś takiego w sobie ma. No i obserwuję ją od 2 lat i widzę po prostu, gdzie ona gra, na jakich festiwalach, jakie ma partnerstwa i tak dalej, a wcześniej no nie była, wiesz, wokalistką z dorobkiem, więc no, ja bym chętnie zobaczył Wiki Gabor w takim naprawdę świetnym show z świetną piosenką i na pewno wyślę SMS-a, pojadę do, nie wiem, Niemiec, żeby stamtąd wysłać. Ojej, dobra, jak miło. Natomiast powiedziałaś o tym, że jeśli byś chciała coś takiego robić, no to musiałabyś też dużo pracować tam na przykład przez rok na taki występ i trochę chciałam o to cię zapytać, że jakby słyszę, jak śpiewasz i słyszę, co potrafisz tym głosem, nawet jeśli to później w internecie ma jakieś bzdurne, wiesz, komentarze, to ja słyszę, co ty umiesz robić. I to nie jest przypadkowe i to nie jest takie, wiesz, randomowe, że przyszedł pan z wytwórni czy skądś i powiedział, o, ta 12-latka. Tylko to się skądś wzięło i chciałbym, żeby to wybrzmiało też w tym podcaście, bo po to jesteśmy, żeby też pewne rzeczy zauważać. Natomiast jakby masz jakiegoś vocal coacha, na przykład chodzisz na jakieś emisje i jak wygląda taki warsztat twój teraz? Przez jakiś czas nie miałam warsztatu, bo jestem tak zapracowana, w sensie, że ja nie mam po prostu jakby chwilki, wiesz, żeby właśnie zrobić te treningi, ale miałam wcześniej, w sensie do tej pory, jakbym tam jest jakiś kontakt i tak dalej, jakbym pewnie jakbym do niego zadzwoniła teraz i Adam potrzebuje, to pewnie spoko, Wiki, chodź. I Adam Czapla, w ogóle polecam wam, bo to jest niesamowity jakby człowiek i jakby wokół, jakby trener wokalny, to jest jakby dla mnie najlepszy tam, jakby wiesz, na takiej półce tutaj, nie? I miałam wcześniej właśnie z nim tam parę ćwiczeń, parę lekcji. Ale bardziej takich, że wiesz, jak złapać oddech, bo przy śpiewaniu w ogóle inaczej się oddycha. Mhm. Więc tam raczej takie właśnie emisyjne rzeczy robiłam z nim. Też jakby w tym roku zaczęłam takie taneczne rzeczy, jakby próby taneczne, co mam parę razy. I tam jakoś działam. Więc myślę, że wokalne za niedługo też będę chciała brać. Znam tam takich podstawowych parę ćwiczeń, gdzie robię, jakby, które robię przed śpiewaniem. Pewnie tą rurkę taką z wodą. Tego nie robię akurat. O. Nie lubię tej rurki. To ciekawe. No. Bo wszyscy mają, nie lubię tej rurki. Wolę robić. Później to jest taki, wiesz, tak wrzucasz na Instagram, jeju, na story. Jeju, wszyscy to rurki mieli, tak, daj spokój. Okej, on chodzi do vocal coacha. On chodzi. Tak, ja pamiętam, jak byłam na Voice i każdy z tymi rurkami, wiesz, ile było tych rurek. Ktoś przechodził rurka, tam ktoś przechodził i miał takie, nie, dajcie mi spokój z tą rurką. Trauma przeżyłam. Jest zeszalone, w ogóle zapomniałam, że ty byłaś jeszcze w tym Voice. Byłam. Też zapominam. Nie, ja mam FOMO, wiesz, ja mam jakieś absolutne FOMO. Ja mam 28 lat, coś w moim życiu poszło nie tak. Serio 28? Mhm. A nie wyglądasz. Tak, no. Młodzi wyglądasz.
To był komplement. Chciałem powiedzieć, że też nie wyglądasz, ale później sobie pomyślałem, że wiesz, która to jest uliczka, nie? Dobra, spoko. No, więc dziękuję bardzo, że nie wyglądam. Natomiast jakie są... jakby ile to w twoim życiu waży na dzisiaj? Bo przepraszam, że tak, wiesz, cały czas gadamy o tym wieku. Dla mnie to jest absolutnie pozytyw i komplement. Natomiast no, domyślam się, że są jakieś, wiesz, matury, jakieś takie tego typu plany. Znaczy, ja bym chyba kompletnie odpuścił, jakby... Sorry. Jakbym wydał płytę, to bym chyba kompletnie odpuścił, w sensie po 18 roku życia. A ty jak do tego podchodzisz? Czy to jest taki najważniejsza rzecz w twoim życiu? Ta płyta, promocja, teraz? Granie koncertów, czy jednak masz takie okej, pójdę na zarządzanie, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Nie. Jakby na tą chwilę, na ten moment, tak, to po to jest dla mnie najważniejsze. Chodzę do szkoły cały czas, w ogóle mnie strasznie rodzice pchają do szkoły, więc ja nawet nie mogę sobie, wiesz, trochę tam wyluzować, nie? A mam też indywidualny tok, co jest też trudne, bo sama się uczę, nie? Ale jest okej, jakby daję sobie rady, nie było żadnych dopuszczających. Zdałam, więc no. Czyli do przodu. Do przodu, tak. Czyli do przodu. Ja pamiętam, bo jestem z tych czasów, że pamiętam, jak zaczynał na przykład Dawid Kwiatkowski w 2013. Tam jakieś filmiki właśnie, jak on był. Widziałaś to? On był strasznie śmieszny w ogóle. Tak, no, on był strasznie śmieszny. Ojej, ty możesz tego nie pamiętać faktycznie, bo to było 2013 chyba. Nie, jak przyjechałam w ogóle do Polski, słuchaj tego, bo właśnie nie ogarniałam tak za bardzo, ale jak przyjechałam do Polski, widziałam go w Voice, ja tak, to kogo ja mam pójść? I tam przeglądałam właśnie takie filmiki. I właśnie znalazłam Dawida, jak był taki młody i tam sobie no, nagrywał były na takie, YouTube. Bo on był blogerem w ogóle. Tak, widziałam. I tam wtedy wypuścił tą pierwszą piosenkę, jak tak siedzi na łóżku i śpiewa i były tam różne komentarze. Natomiast ja później pamiętam, widziałem na różnych forach, gdzieś w Facebookach, jak po prostu koledzy z klasy wrzucali takie zdjęcie, że Dawid jest na lekcji, że tak potwierdzamy, Dawid się uczy i tak dalej. To było strasznie zabawne i tak sobie pomyślałem, że no myślę, że ja bym chyba nie dał rady, w sensie mając moją taką wczutę, bo też wiesz, no są przykłady typu BDS-a, który w ogóle jakby robi trochę z tego kampanię, na zasadzie da się żyć bez takich rzeczy i tak zdejmuje presję po prostu z młodych ludzi, no nie, że dzisiejszy świat jest taki, że jeśli masz pomysł i masz dobre wsparcie swojego środowiska, to można wszystko. I tak byłem ciekaw, jak ty do tego podchodzisz. Ale widzę, że chyba odhaczysz. Bo wiesz, bo mam tak samo. Myślę, że jak ktoś ma fajny pomysł i jakby ma, wiesz, taką fajną energię, to powinien się realizować. I to w sumie nie chodzi tylko o muzykę, bo wiesz, teraz wszyscy nagle chcą śpiewać, nie? No. Ja myślę, że każdy powinien robić to, co czuje. I jakbym teraz chciała być, nie wiem, na cerko, to bym szła jakby w tamtym kierunku, nie? To w sumie wszystko, wiesz, ja też sobie tłumaczę tak, że to jest moje jedyne takie, to jest moje pierwsze, jedyne życie i trzeba go tak wykorzystać, żebym na końcu niczego nie żałowała. No i bardzo, bardzo lubię rozmowę z Magnusem Carlsenem, tym szachistą, jest taki mistrz świata, arcymistrz świata. I go bardzo często pytają, że hej Magnus, on jest naprawdę w sensie wybitny, nie? On jakby gra po prostu w te szachy i jest w stanie... A to jest takie fajne, w ogóle grałam w szachy, jak byłam mała. No, a on jest jakby poza trochę rozdaniem, poza konkurencją. I często go pytają, że co byś robił, jakbyś nie grał w szachy. I on zawsze mówi, że... No nie wiem, ale umiem grać w szachy, więc po co się nad tym zastanawiać? Właśnie. I jakby mając taki głos jak ty, to chyba też bym się nie zastanawiał. Natomiast dobra, nie to, że promuję rzucanie szkoły, bo trzeba kończyć szkołę. Chociaż mi nic nie dała. przeczytałem, że jesteś autorką tekstów. Tak, jestem. I powiedziałaś o tym na początku, że jesteś autorką tekstów. Tak. I chciałem cię zapytać tak z ciekawości. Tu nie ma jakby złych odpowiedzi. Czy ty w ogóle rejestrujesz tak, zauważasz, że istnieje ZAIX i trzeba się zapisać? Tak, już to dawno zrobiłam. Okej. Okay. No. Ale tam... tak, że ktoś ci podpowiedział, że tak, hej, jeszcze jest to, czy... Nie, w sensie, ja wiedziałam, że jakby jestem w ogóle, wiesz, jakby obracam się w tym kręgu muzycznym i ZAIX, to jest taka jedna z rzeczy, które wszyscy myślę, że znają. Najpierw jakby mój menadżer w ogóle, o, piszesz tekst, to musimy cię iść zapisać, tam podpisać, wiesz. A, okej. Okay. No i tam w sumie tam czyli poszliśmy. Dobry menadżer też. A to jest fajna rzecz.
To Boże, podpisałam. Tak, bardzo fajne, bo ja w ogóle tutaj jestem gdzieś też współtwórcą z AX Academy i miałem taką obserwację, że bardzo dużo młodych ludzi w ogóle nie dociera do tego, że jest coś takiego jak AX, wiesz. Tak jak powiedziałeś, każdy chce śpiewać, każdy sobie może dzisiaj nagrać piosenkę, wypuścić ją w internecie i później jakby nie dochodzą do tego, do tej refleksji, że można swój tekst czy swoją kompozycję, jeśli ją dany człowiek stworzył, to że można chronić te prawa i po prostu się zapisać w AX-ie i mieć tą... zbierać na emeryturę, nie? No, to jest fajna rzecz, nie? No. Nie wiem, myślę, że słuchając tego, teraz chyba wiedzą, co to jest za X, no nie? Tutaj tak, tutaj to na pewno. Idźcie tam, zróbcie ten za X, bo warto. Dobra, wytniemy to na shorta. Tak. Idźcie, zróbcie ten za X. Chciałem cię jeszcze zapytać o ogólnie wytwórnie, jak to się wydarzyło, bo wcześniej chyba byłaś w Uniwersalu, z tego co dobrze rozumiem, a teraz jesteś w Sonym. I tak przypuszczam, że to po prostu przez program się wydarzyło, prawda? Że byłaś w The Voice i... To było... Coś tam było od razu, że tam wchodzisz do Uniwersala, jak jesteś w finale, coś takiego, nie? Jako nagroda chyba tam był jakiś kontrakt z Uniwersalem. I tak w sumie, wiesz, na początku swojej drogi, jak jeszcze nic nie ogarniasz, nic nie wiesz o branży muzycznej, to mówisz spoko, o kontrakt, fajnie, dobra, to lecimy z tym. No i podpisałam kontrakt. W sensie rodzice, bo byłam jeszcze... Jesteś prawni opiekunowie, tak? No i tam byłam... Troszeczkę w tym Uniwersalu nie jestem w stanie stwierdzić ile, bo ja nie ogarniam w ogóle. Niby tyle lat nie minęło, ale dla mnie minęło jakieś 10. Mhm. Serio, szybko ten czas minie. No i tam pracowaliśmy trochę ze sobą. Coś tam nie wyszło. Mhm. No, Myślę, że wiesz, czasami się można z człowiekiem dogadać, czasami nie i to jest na takiej podstawie. Ale chciałem cię dopytać o to, że powiedziałaś menedżer i... No domyślam się, że nie od razu ma się menadżera, nawet jak się jest Vicky Gabor, że to tak dopiero przychodzi po jakimś czasie. Było coś takiego, że od razu jakby dostajesz jakby menadżera, jakby to dziwnie brzmi w tym Uniwersalu i jakby w ogóle z tą... To było tak, że ja i dwóch moich menadżerów pracowaliśmy ze sobą w Uniwersalu i wyszliśmy razem. Okay. I nadal pracujemy razem. Okay. I twoi rodzice, tak? Czy jak oni zareagowali? W sensie, czy oni mieli jakieś takie doświadczenie w ogóle w rozmowach, wiesz, z wytwórnią, z managementem? Wiesz co? Czy też byli tak samo, wiesz, zdziwieni było, tym wszystkim? Było to dosyć dziwne na początku, bo jakby nic nie ogarnialiśmy. Nic, dosłownie. W sensie, wiesz, ja osoba, która nigdy w sumie nie miałam styczności w ogóle z żadnymi kontraktami i tak dalej, wchodzisz do takiego czegoś i nie może się praktycznie na nic stawiać, bo nic nie wiesz. I po jakimś czasie zauważyliśmy jakieś takie, wiesz, rzeczy, które powinny być może inaczej robione, czy zmienione. Mieliśmy też dobrego właśnie prawnika, który tam nam pomógł. Pomógł w takim sensie, że nam tłumaczył, co jest okej, a co nie jest okej. No i po o co chodzi czasie, w tych zapisach, nie? Tak, no i po jakimś czasie stwierdziliśmy, że to nie jest to, co chcemy robić teraz i nie chcemy właśnie... Ja myślę, że to są te takie sceny, jak w tych filmach o wielkich sportowcach, na przykład o Serenie Williams i w sensie siostrach Williams, że przychodzi ktoś z Nike i mówi, że dobra, to tutaj możemy zrobić tam to i to. I wtedy jest ta weryfikacja, to nie, że twój jakiś właśnie, czy rodzic, czy jakiś opiekun, czy ten, mówi, że nie. Ona może mieć lepsze warunki, no nie? I później tak to zostaje, wiesz, w popkulturze. Nie, to już jest, myślę, że zryta psychika szkoda, że rodziców, nie? Szkoda, że jest tego. Szkoda, że nie, że tylko nie nagraliście jakoś, wiesz, tak na pamiątkę tych tak, rozmów, tych, wiesz. Tak, dokument zrobić cały, nie? Myślę, taka pierwsza reakcja na umowę na przykład, nie? No, fonograficzna. No. Nie, najpierw powiem tak, byłam szczęśliwa, w sensie, no kto, wiesz, kto by nie był szczęśliwy, no, wiadomo, wiesz, tak. Dostajesz kontrakt, nie? Ale myślę, że każdy etap w moim życiu pokazał mi jakąś taką, wiesz, stworzyłam właśnie sobie tą barierę ochronną, która mnie, jakby teraz jestem po prostu silniejszą osobą przez takie rzeczy, co jest fajne. Nie chciałabym zmienić żadnych takich to, co się działo, to fajnie, że się działo, bo teraz myślę, że jakby w głowie jestem mentalnie bardziej dojrzała. No, to jest fajne. Fajne. Dużo grasz koncertów teraz? Było parę koncertów. W ogóle miałam swoje kampy. Zakończyłam je parę dni temu. Trwał on 5 dni. Jeden turnus skończyłam. I tam właśnie całą moją energię i wszystko tam raczej w ten obóz właśnie tam najbardziej dałam, bo był to mój w ogóle pierwszy obóz i strasznie stresowałam i miałam parę koncertów przed i parę koncertów w ogóle po kiedy ja miałam koncert? 2 dni temu?
I miałam te obozy i właśnie przez te obozy tak bardziej staraliśmy skupić się na tych obozach, nie? I jakby rozplanować ten cały ten 5 dni, co w tym dniu mamy robić. I bardziej był taki fokus na tym obozie. Myślę, że teraz mamy chwilkę wolnego, to będą jakieś koncerty. Myślę, że też nagrywki w studio za niedługo będą. Teraz więcej mam wywiadów. Dzisiaj mam na przykład bazę 8, nie? Więc... O, wow. Super. To tym gorzej, że się spóźniłem. Dobrze, że jesteś na początku właśnie. Bo najlepiej mi się tak rozmawia. Później może być... Już jesteś zmęczona. Nie, bo jest spoko. Ale mówię, że później na koniec dnia już jesteś tam zmęczona. Tak, na przykład, masz rację, tak. Ja w ogóle z moim gadaniem, rozmawianiem czasami wychodzi, czasami nie wychodzi. Zależy, co mam tutaj siedzieć. Czy myślę po polsku, czy po angielsku. No. Okay. Dzisiaj jest dobrze. Dobrze, to nie będziemy już przedłużać. Myślę, że tutaj mamy parę fajnych tematów obgadanych. I tak, bardzo ci chciałem na koniec życzyć, żebyś trwała w tych swoich postanowieniach i żebyś się nie rozwijała. I myślę, że branża muzyczna potrzebuje Wiki Gabor w dobrej formie. I dbaj o to. Dbaj o siebie i się rozwijaj, nie przejmuj się wszystkimi tam, wiesz. Oj, dziękuję. Zamieszaniem i szumem, które się czasami dzieje, bo nie warto. Jesteś większa niż to wszystko. Dziękuję. Także tyle ode mnie słowem końca. Mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy, jak wygrasz już Eurowizję Dorosłą. Zapiszę to, nagram to, żeby do tego wrócić. W naszym widzom oczywiście przypominam, że ZAX Akademia to również portal edukacyjny, link w opisie tego materiału. Widzimy się niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.